W tym rozdziale omówimy nową i bardzo ciekawą funkcjonalność, możliwość stworzenia obramowania z użyciem obrazka. Nasz dokument zawiera pojedynczy akapit i to właśnie do niego dodamy obramowanie. Zauważmy, że posiada on ustaloną szerokość, posiada marginesy z wartością auto, posiada również padding, czyli dopełnienie. Włączmy na chwilkę przeglądarkę. Oznacza to po prostu, że nasz akapit umieszczony został na środku i teraz dodamy do niego obramowanie właśnie z użyciem obrazka. Zanim przystąpimy do pracy, popatrzmy, z czego ten obrazek się składa. Przejdziemy teraz do programu Photoshop. Zauważmy, że obrazek ma kształt kwadratu. Jego rozmiary to 90x90 pikseli. Mamy czarne okręgi umieszczone w narożnikach. Czyli to, co znajduje się w lewym górnym rogu obrazka, będzie lewym górnym narożnikiem naszego elementu. To, co znajduje się w prawym górnym rogu obrazka, będzie oczywiście prawym górnym narożnikiem naszego elementu HTML. Natomiast te czerwone elementy będą krawędziami obramowania. Czyli to będzie krawędź górna, dolna, prawa oraz lewa. Zauważmy również, że obrazek ma kształt kwadratu, czyli podzielony został na 9 równych części. Mówiliśmy na początku, że ma on rozmiary 90x90. Czyli 1 trzecia to 30x30. Taki jest rozmiar narożnika. I tą wartość musimy zapamiętać, ponieważ będzie nam za chwilę potrzebna. Dodając obrazek do obramowania, będziemy po prostu musieli podać położenie narożników. Przejdźmy więc teraz do programu Dreamweaver. Obramowanie dodamy do naszego akapitu. Użyjemy tutaj właściwości body, kreska, image. Problem polega na tym, że jest to właściwość oficjalna, zgodna ze specyfikacją CSS3. Natomiast nie została ona jeszcze prawidłowo zaimplementowana w przeglądarkach. Czyli w tym wypadku będziemy musieli używać wersji z przedrostkiem. My pracujemy w przeglądarce Firefox, a więc wprowadzamy kreskę, moz, kreska i dopiero wtedy możemy już użyć body, image. Wprowadźmy teraz dwukropek. Na początku istotna rzecz. Musimy wskazać ścieżkę dostępu do naszego obrazka. Pracujemy w 8 rozdziale z grupy numer 9. Jest to plik ramka PNG. Przed chwilą zresztą ten plik pokazaliśmy w programie Photoshop. Skoro podajemy ścieżkę dostępu, to używamy URL, nawias i w środku musimy podać nazwę naszego pliku. Pamiętajmy o tym, aby wprowadzić ją razem z rozszerzeniem, czyli ramka PNG. To jednak nie wystarczy. Musimy teraz zrobić bardzo istotną rzecz. Wprowadzamy spację i podajemy współrzędne narożnika. Wiemy, że całość ma bok o długości 90 pikseli, czyli 1 trzecia to bok o długości 30. Innymi słowy, musimy wyciąć kwadrat 30x30. Powróćmy więc do programu Dreamweaver. Podajemy te współrzędne 30 i 30. To będzie nasz narożnik. I teraz jeszcze musimy określić, co się będzie działo z tymi czerwonymi elementami, które pełnią rolę krawędzi. Możemy je rozciągnąć jeden raz pomiędzy narożnikami. Możemy je także wyświetlić wielokrotnie. Innymi słowy, te elementy w kolorze czerwonym będą powtórzone pomiędzy sąsiednimi narożnikami. Najpierw użyjemy tutaj wartości round. Na końcu wprowadzimy średnik, zapiszmy zmiany. No i na tym etapie możemy już naszą stronę uruchomić w przeglądarce Firefox. Rzeczywiście pojawiło się obramowanie. Problem polega na tym, że ma ono domyślną szerokość, dlatego teraz zmiany są słabo widoczne. Czyli będziemy jeszcze musieli dodatkowo użyć body width. Po prostu musimy tutaj wprowadzić własną szerokość. Żeby zmiany były dobrze widoczne, użyjemy wartości na przykład 25 pikseli. Zapisujemy i ponownie możemy uruchomić przeglądarkę. I popatrzmy, wszystko zadziałało prawidłowo. To, co znajduje się w lewym górnym rogu obrazka, odpowiada temu narożnikowi. To, co znajduje się na przykład w prawym dolnym rogu obrazka, czyli kolejny okrąg, odpowiada oczywiście temu narożnikowi na dole po prawej. Natomiast te elementy w kolorze czerwonym zostały powtórzone wielokrotnie pomiędzy narożnikami. I teraz możemy wprowadzić inny parametr. Zamiast powtórzenia możemy użyć tego elementu tylko jeden raz, z tym, że zostanie on rozciągnięty pomiędzy narożnikami.
Powróćmy do programu Dreamweaver. Usuńmy wartość round i zamiast tego wprowadźmy stretch, czyli rozciągnięcie. Upewnijmy się, że zmiany zostały zapisane. Odświeżmy nasz dokument. No i rzeczywiście, element występuje tylko jeden raz, no ale został teraz rozciągnięty w poziomie dla krawędzi poziomych i w pionie dla krawędzi pionowych. No to popatrzmy na jeszcze jeden problem. Włączmy podgląd w innej przeglądarce Chrome. Przeglądarka Chrome również nie wyświetli obramowania z obrazkiem. Po prostu będziemy musieli stworzyć alternatywną wersję z innym przedrostkiem. Czyli zaznaczamy całość, kopiujemy, wklejamy poniżej. No i oczywiście tutaj będziemy musieli wprowadzić przedrostek WebKit. Zapiszmy sobie zmiany, przejdźmy ponownie do przeglądarki Chrome. No i tutaj uzyskamy taki sam rezultat jak w przeglądarce Firefox. Generalnie możemy na tym zakończyć, albo jeszcze popatrzmy na kolejny problem. Tego typu funkcjonalność będzie działała tylko w nowszych przeglądarkach. Natomiast dla starych przeglądarek możemy w tradycyjny sposób określić alternatywne obramowanie. Czyli możemy najpierw użyć wartości body, powiedzmy style, czyli określimy sobie styl, na przykład linia kreskowana. Potem możemy określić szerokość, a następnie użyć body color, aby zdefiniować kolor. Czyli zastosowana zostanie alternatywna wersja dla starszych przeglądarek.